Dziękuję Łukaszu za tą zapowiedź. Tomasz Sarnowski, dobry wieczór. Witam serdecznie zgromadzonych. Weleda, wróżby i wieszczki. Pozwoliłem sobie tak zatytułować dzisiejsze spotkanie. Będziemy operować w okolicach pierwszego wieku przed naszą erą. W pierwszym wieku naszej ery zapuścimy się też w wieki późniejsze, ale skupimy się głównie na czasie, kiedy upadała Republika Rzymska i kiedy powstawało Imperium. No bo jest to po prostu czas, gdy Rzymianie zetknęli się z Germanami w takim bardzo, bardzo wybuchowym stopniu. Dzięki temu też ta kultura, te ludy znalazły się w orbicie zainteresowań pisarzy rzymskich. Tutaj no, gros wiadomości czerpiemy właśnie od nich. Ale będzie też trochę archeologii, czyli nie będzie tylko tak, że to będą tylko takie czysto historyczne źródła pisane. Moi drodzy, slajd tytułowy. Przechodzimy dalej. I rzucamy się w pierwszy wiek przed naszą erą. Jesteśmy u Strabona. Strabon pisze, być może to tam Posejdonios, on się tym sugerował, ja nie będę wchodził w to, mamy geografię Strabona, pisze on o inwazji Cymbrów i Teutonów na Italię. Nie chciałbym też wchodzić w to, czy Cymbrowie i Teutoni faktycznie byli Germanami, czy byli to jednak Celtowie, no oni są bardzo, bardzo podejrzanie celtyccy, no ale nie jest to na dzisiejsze spotkanie na pewno dyskusja. Dość powiedzieć, że Rzymianie uważali ich za Germanów i to nam do tego dzisiejszego spotkania nam to w zupełności wystarczy. I tam po raz pierwszy w orbicie zainteresowań Rzymian pojawiają się obrzędy germańskie związane z wróżbami germańskimi. Otóż jeńców wziętych w czasie walk z Rzymianami prowadzi się na rodzaj podwyższenia, gdzie kapłanki, czy też właśnie wieszczki, ubrane na biało, bose, mające siwe włosy, co ciekawe, prowadzą tych jeńców nad taki jakby kocioł i tam nad tym kotłem podrzynają im gardła, składając ich w ofierze. I z krwi płynącej z gardeł tych nieszczęsnych jeńców rzymskich wróżą po prostu z tego, w jaki sposób ta krew płynie, wróżą. Także ciała tych nieszczęsnych Rzymian są bezczeszczone, z ich wnętrzności także odbywają się jakieś wróżby. Pytanie, na ile tutaj Strabon nawiązuje do tego, w jaki sposób przeinacza ten rzymski zwyczaj wróżenia ze wnętrzności, czy to miała być taka swoista parodia może tych zwyczajów rzymskich, ciężko powiedzieć. Ci Cymbrowie i Teutoni są bardzo, bardzo tacy barbarzyńscy, bardzo w złym świetle przedstawiani. Tak samo pytanie, czy siwe włosy tych kapłanek to nie są po prostu blond włosy. Wiemy skądinąd, że no Germanowie właśnie często byli blondynami, czy byli rudzi. Być może jest to coś takiego. No ale to jest pierwszy potwierdzony przekaz, który znajduje się w orbicie naszych zainteresowań. Cymbrowie oczywiście i Teutoni przegrywają, Mariusz ich niszczy, no i Rzymianie odsuwają to zagrożenie germańskie od granic imperium. Na szczęście następnie robimy żabi skok do czasów Cezara, do czasów wojny w Galii. Tam w pewnym momencie tych walk pojawia się niejaki Ariowist. On jest wodzem czy królem Germanów i Galowie sprowadzają go niejako w charakterze takiej pomocy zbrojnej, najemnika. Ale wojskom Ariowista się bardzo, bardzo podoba po przekroczeniu Renu teren Galii. No on zaczyna sobie tam wesoło hasać. Dochodzi do starć i w jednej z bitew Cezar zauważa, że Germanie nie walczą dobrze tak jak poprzednio, że unikają walki. I z czego to wynika? Tutaj pozwolę sobie w przekładzie Konika zacytować ten fragment.
Kiedy Cezar wypytywał jeńców, dlaczego Ariowist nie wydaje decydującej bitwy, taką znalazł wymówkę, że u Germanów jest zwyczaj, iż ich matki rodzin przez rzucanie losów i wróżby orzekały, czy będzie korzystnie stoczyć bitwę, czy nie. I oto one stwierdziły, że Germanom nie jest sądzone zwycięstwo, gdy stoczą bitwę przed nowiem księżyca. Koniec cytatu. I tutaj Ariowist po prostu zwleka z bitwą, aż po prostu nów księżyca minie i bogowie będą bardziej sprzyjać jego wojskom. Oczywiście Rzymianie to wykorzystują i pokonują te siły germańskie. Na co musimy zwrócić uwagę? Po raz kolejny pojawiają się w tej roli wróżek czy kapłanek kobiety. To będzie się przewijać właściwie przez cały nasz wykład. To bardzo, bardzo często są kobiety, jeśli chodzi o germańskie wróżby, o rzucanie losów. No, charakterystyczna rzecz dla Germanów. Po bitwie, co ciekawe, jeden z adiutantów, jeden ze sztabowców Cezara zostaje uwolniony z niewoli, zresztą przez samego Cezara, który rozbija tabor germański. I tu kolejny cytat. Procillus opowiedział, że trzykrotnie wróżono w jego obecności przez rzucanie losów. Czy mają go uśmiercić przez spalenie, czy zachować na późniejszy czas? Koniec cytatu. No i tu faktycznie Procillus, na szczęście losy były po jego stronie, nie spalono go. Prawdopodobnie miała być to jakaś forma też ofiary dla bóstw. No jak słyszeliśmy już wcześniej, Germani mieli taki zwyczaj, żeby po prostu jeńców składać w ofierze swoim bóstwom. No tutaj szczęśliwy Procillus oczywiście opowiada wszystko Cezarowi. Charakterystycznie trzykrotne wróżby, tak, że wróżby są powtarzane. To też się jeszcze pojawi w naszej prezentacji. Nie spotkałem się z tym uśmierceniem przez spalenie nigdzie więcej poza tym właśnie cytatem. No ciężko mi tutaj komentować to, czy Procillus się może pomylił, czy to faktycznie był jakiś konkretny sposób uśmiercania tych jeńców. Co ciekawe, także Plutarch przywołuje ten fragment o wróżbach przed bitwą z Germanami i tam z kolei jest wzmianka o tym, że też ponownie kobiety, że one wróżyły z cieków wodnych, z płynięcia strumienia, z tego, jak w rzekach woda wirowała. Być może kolejny jakiś taki trop. Poprzednio widzieliśmy, Strabon donosił nam o tym, że te kapłanki wróżyły z toczonej krwi, z tego, jak płynęła, jak kotłowała się w tym jakimś takim naczyniu. Więc być może też kolejny jakiś taki fragment, który też by nas nakierowywał na tą taką magię wodną, próbę wróżenia z tego, w jaki sposób ta ciecz, w jednym wypadku woda, poprzednio krew, jak ona się zachowuje. No i ponownie, no oczywiście Cezar, jak to Cezar, radzi sobie doskonale z Germanami. Po raz kolejny odsuwa od Rzymu to zagrożenie germańskie, chociaż to jest symptomatyczne, że odkąd oni się pojawiają za czasów Mariusza, to są ciągłym zagrożeniem dla Rzymian. Tutaj tego się Rzymianom nigdy właściwie nie uda do końca zapobiec. Zawsze ci Germanowie już będą wisieć jak taki miecz Damoklesa nad nimi, no i też walnie przyczynią się do zniszczenia Rzymu, ich państwowości, no przynajmniej na zachodzie imperium, ale to dygresyjnie zupełnie na inne spotkanie dyskusja. Chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się Tacytowi. Tacyt bardzo szeroko rozpisywał się o Germanach, no mamy jego Germanię, czyli to etnograficzne dzieło. Mamy bardzo dużo wzmianek o Germanach, jeśli chodzi o rok czterech cesarzy, jeśli chodzi o powstanie Batawów, no tam co i rusz przewijają się jakieś elementy
elementy etnograficzne odnoszące się do Germanów właśnie. I w Germanii Tacyt poświęca cały akapit, cały rozdziałik temu, w jaki sposób Germanowie wróżą. I tutaj też pozwolę sobie zacytować, bo jest to bardzo ciekawe. Zwyczaj losowania jest prosty. Gałąź odciętą z owoconośnego drzewa krają na małe kolanka. Zaopatrują je w jakieś odróżniające je znaki i rozsypują na chybił trafił i wedle przypadku na białej materii. Potem, jeśli zasięgają rady w imieniu gminy, modli się do bogów kapłan gminy. Jeżeli zaś prywatnie, sam ojciec rodziny i spoglądając ku niebu, trzy razy każdą gałązkę podnosi, a podniesioną podług wyrytych wcześniej znaków objaśnia. Bardzo długo, zresztą to dalej jest, jeśli gdzieś się poszukacie w internecie, dalej pokutuje to przekonanie, że te znaki, które są wypisane na tych kawałkach drewna, to miałyby być runy, czy też jakieś protoruny, ale raczej tutaj archeologia z kolei nam odpowiada na to pytanie. To nie są runy. Tutaj po prawej widzicie typologię tych losów. No ciężko tam się dopatrzyć jakichkolwiek liter, to są bardzo proste znaki, bardzo proste nacięcia, bo trzeba wiedzieć, że znamy kilkaset takich pionków, czy też takich losów ze stanowisk archeologicznych w zachodniej Europie, głównie w Niemczech. Nie spotkałem się z informacją, czy z terenów Polski są jakieś znane, uprzedzam pytanie. I tutaj po lewej widzicie właśnie te losy, to są i srebrne, i brązowe, i kościane egzemplarze, no i też jakby ciężko się dopatrzeć tutaj w nich jakiś run, to są po prostu proste nacięcia, jakieś krzyżyki, kreski. No oczywiście tym, którzy wróżyli, było to doskonale znane, co one oznaczają, co one symbolizują. Być może było to po prostu tak, nie, jakieś takie bardzo proste rzeczy, ale tak, archeologia nam potwierdza po raz kolejny pewne elementy, które znamy z dzieł pisanych. Tutaj też jeszcze raz w tym cytacie bardzo ważna rzecz, trzy razy każdą gałązkę podnosi. Ponownie widzimy, tak jak szczęściarz Prokilus, trzykrotnie rzucano losy, żeby czy go spalić, czy go nie spalić. Tutaj także przy mniej trochę mniej poważnych problemach także rzucano trzykrotnie. Zresztą to dla ludów indoeuropejskich charakterystyczne. No ta trójka jest bardzo ważną liczbą magiczną. Także też nie, nic dziwnego, że znalazła się i tutaj przy losowaniu u Germanów. Przejdźmy dalej. Kolejna też właśnie z tego rozdziału o wróżbach. Znany jest też nasz zwyczaj pytania się głosów ptaków i ich lotu. Tutaj Tacyt doskonale zrozumiałe dla Rzymian wróżenie właśnie z lotu ptaków, z ich dźwięków, jakie wydawały. No, Rzymianie znali jeszcze wróżenie skóry i z dziubania ziarna przez nią, ale tak, tutaj te ptaki, no to jest dosłownie jeden taki pół zdania, tak, Tacyt w ogóle się nad tym nie rozwodzi, jak to wyglądało technicznie, bo po prostu dla Rzymian to było doskonale zrozumiałe. Następnie Tacyt przychodzi do koni. Tu też pozwolę sobie zacytować. Żywi się na koszt gminy w owych dąbrowach i gajach konie białe i nietknięte żadną ludzką pracą. Zaprzęga się je do świętego wozu, a kapłan, król bądź naczelnik gminy towarzyszą im i obserwują ich rżenie i parskanie. Żadnej innej wróżbie nie daje się większej wiary, nie tylko wśród ludu, lecz także wśród dostojników i kapłanów. Siebie bowiem uważają za sługi Boże, a konie za powierników bogów. Koń był niezmiernie ważnym zwierzęciem raz, że dla ludów indoeuropejskich. Germanowie bardzo, bardzo czcili te zwierzęta. Zresztą to też widać później już, no tutaj mamy pierwszy wiek naszej ery, Tacyta, ale to widać później wśród tych ludów, powiedzmy, chrystianizowanych dopiero,
czy przez państwo Karola Wielkiego, czy przez misjonarzy. Tam bardzo, bardzo często pojawia się ten motyw, no najczęściej białego konia, konia, który nie pracuje, jest jakby jedyna jego praca to właśnie gdy wróży i to różnie, czy to z jego schodu najczęściej się wróży. To samo widać na Połabiu wśród Słowian, Sasi zresztą później i biały koń jest ich symbolem. I tutaj też nie bez powodu Tolkien jako godło rycerzy Rohanu także umieszcza białego konia. Bardzo, bardzo ważne zwierzę. Jeśli byliście na poprzednich spotkaniach, to tam też wspominaliśmy o tych koniach, że one też pełniły no taką byśmy powiedzieli rodzaj nagrody dla wiernych drużynników. Wodzowie podarowywali konie wraz z rzędem. No tutaj no jednak ciągłość tych zwyczajów no widzimy przynajmniej do wczesnego średniowiecza. To, o czym pisze Adam z Bremy czy Saxo Grammatik, no to jest, myślę, że ci Germanowie z czasów Tacyta doskonale by to zrozumieli. No i już kończywszy z tym cytatem z Germanii, Tacyta, ostatni rodzaj próby losów, który nam dziejopis przypomina, jest następujący. Tu cytat. Schwytawszy w jakikolwiek sposób jeńca tego ludu, z którym prowadzą wojnę, każą mu walczyć z wybranym spośród swych ziomków, przy czym obaj muszą się posługiwać bronią narodową. Zwycięstwo jednego lub drugiego uważa się za przepowiednię. Koniec cytatu. Bardzo ciekawy fragment. Myślę, że Rzymianie też by to w sumie zrozumieli. Bardzo podobny motyw widzimy w czasie walk gladiatorskich, gdzie przynajmniej początkowo gladiatorzy walczą po prostu bronią swojego ludu. Mamy Traków, mamy Galów, mamy Samnitów i tutaj na placu, tak jak walczyli na placu bitwy, tak na arenie raz po raz odtwarzają swoje zwycięstwo lub porażkę. Tutaj myślę, że bardzo, bardzo podobny zwyczaj, próba właśnie z tego, jak jakby część mniej, pars pro toto, tak? Część mniejszą przekładamy na większą, to czy wygra nasz czempion, czy jeniec uzbrojony w broń narodową pozwala nam sądzić o tym, jak będzie przebiegała wojna z danym ludem. Ciekawy ustęp. Cały ten właśnie rozdział 9 Germanii, który odwołuje się do tych wróżb. Co ciekawe, tu pojawiają się sami mężczyźni. Tutaj nie mamy nic o wróżących kobietach. To pojawi się w Germanii kiedy indziej, przy imieniu Weledy, która była no, taką gwiazdą świata antycznego germańskiego, jeśli chodzi o wróżby. Wirgo nationis Brukterae, dziewica z narodu Brukterów, tak ją określa Tacyt. Ona raz, że się pojawia w Germanii, tam z niejaką Auriną czy Aubrinią, skąd inąd nieznaną się pojawia. Jest tam powiedziane, że ona była otoczona boską czcią. Przywołuję też poprzednie spotkania, gdzie widzieliśmy matrony germańskie, te pojedyncze czasami imiona kobiet, najczęściej kobiet, które gdzieś tam były czczone. Być może to właśnie wieszczki, czy też wróżki, które przez swoją popularność, przez trafność swoich sądów, swoich wróżb otaczane były, zostawały czy po śmierci, czy jeszcze za życia taką boską czcią. Tam Tacyt zresztą taką dość kąśliwą uwagę robi, to już względem Rzymian, że Germanie owszem ubóstwiają te kobiety, ale u nich to wynika jakby z tego, co one robią, a w Rzymie no to tak jednak trochę jest to robione sztucznie, tak? Pamiętamy, jak niejako z marszu różni cesarze nadawali swoim żonom czy matkom te boskie tytuły, no i Tacyt puszcza tam takie oczko, że to jednak chyba ta Weleda jednak bardziej miała
większe poważanie niż któraś z pań bogatych Rzymianek. Ale o wiele więcej Tacyt pisze o Weledzie przy okazji powstania Batawów. Tam Weleda pojawia się no, jako doradczyni, także jest powiedziane, że jest z plemienia Brukterów i jest jako po prostu jako taka, no byśmy powiedzieli, doradczyni, czy jakiś taki no, część sztabu Civilisa, który wywołał to powstanie przeciwko Rzymianom. Co ciekawe, ona mieszka w wieży. Mieszka nad rzeką Lipą, to jest Lippe, to jest dopływ Renu. Siedzi w tej wieży, komunikuje się, co ciekawe, ze światem zewnętrznym przez posłańców, którzy należą do jej rodu, do jej rodziny, to są jej krewni. I raz, że doradza Batawom w ich powstaniu, ona zresztą przewidziała to, że to powstanie wybuchnie i osiągnie sukces. Więc po początkowych sukcesach no, jej popularność szybuje w górę, jest otoczona jeszcze większą czcią. I co ciekawe, Batawowie wysyłają jej ogromne dary. Legat Munius Lupercus, legat legionu, którego oni łapią po rozbiciu legionu 5 i legionu 15, zostaje jej wysłany w ofierze jako dar taki, no prawdopodobnie po to, żeby został złożony w ofierze zabity. Szczęście w nieszczęściu, że nie dojechał do tej Weledy, bo po drodze gdzieś tam w czasie próby ucieczki został zabity. Ale w pewnym momencie Germanowie wysyłają w Weledzie flagowy okręt legata Cerialisa, który zostaje gdzieś tam zdobyty w trakcie walk na Renie i to jest potężny trójrzędowiec. Oni go ciągną w górę tej rzeki Lippe, no i też jako po prostu jako taki dar. I oprócz tego masa innych rzeczy, no kobieta, która miała na pewno duże znaczenie, jak już widzimy, polityczne, no bo nie, to że ona wróży, to takie wróżbiarsko-religijne, to tam przynajmniej w tej tacytowej wersji jakby przestaje mieć znaczenie. Ona bardziej się jawi jako taki rozgrywający na scenie politycznej. W pewnym momencie mieszkańcy kolonii, którzy mają jakiś zatarg z Germanami, ją proszą o to, żeby ich rozsądziła, żeby była takim mediatorem. No naprawdę ciekawa postać. I gdy to powstanie powoli wygasa, Cerialis, który no, został wysłany do tłumienia tego powstania, też jakby pisze w ogóle listy do Weledy i do jej krewnych, żeby oni wpłynęli na to, żeby to powstanie, żeby się dogadali z Rzymianami ci Germanowie, żeby ci Batawowie już się uspokoili i w ogóle, że szkoda naszej krwi. Także no, na pewno była to osoba, która miała ogromny wpływ polityczny też na ten świat germański, nie tylko religijny. I też Weleda nie jest nam znana tylko od Tacyta, bo pisze też o niej w Silwach Stacjusz. Tam on wspomina, że Rutilius Gallicus, czyli namiestnik Germanii Dolnej, w pewnym momencie wziął Weledę do niewoli. Ona przebywa u niego w obozie jako jeniec, czy też jako być może zakładnik. Ciężko nam powiedzieć. To jest dosłownie jeden ustęp. I co ciekawe, też w 1926 roku na terenie Ardei, to jest miejscowość pod Rzymem, obecnie chyba część aglomeracji Rzymu, znaleziono inskrypcję w marmurze. To jest inskrypcja w Grece i ona też wspomina o tej niewoli Weledy, że ona trafiła do lokalnej świątyni i też to, no, inskrypcja jest uszkodzona, więc nie jest do końca jasne, co właściwie się wydarzyło, czy Rzymianie wzięli ją faktycznie do niewoli po tym zakończonym powstaniu batawskim,
czy też ona była w jakiś sposób zakładniczką i rękojmią tego, że to powstanie nie rozgorzeje na nowo, że Germanowie będą, że tak powiem, kolokwialnie siedzieć cicho. Pytania można mnożyć, ale no z pewnością była to osoba mająca jakby duży wpływ na to, co się dzieje wśród plemion germańskich. Chociaż też nie brakuje teorii, że to właśnie Civilis, że manipulował Weledą, czy też wykorzystywał jej autorytet jako takiej po prostu, dawał sobie podbudowę propagandową swoim zwycięstwom. Tutaj jednak zapewne pozostanie to do końca zakryte, ale ciekawa, strasznie ciekawa postać, no naprawdę. Wirgo nationis brukterai. Weleda. Przejdźmy troszkę dalej. Dzięki Swetoniuszowi wiemy, że Witeliusz, czyli jeden z uzurpatorów tronu cesarskiego w trakcie roku czterech cesarzy, także korzystał z usług wróżek germańskich. Tutaj była niejaka Hatta Muliere, czyli kobieta chatów, kobieta z kraju chatów. Ona miała mu przewidzieć bardzo długie rządy, spokojne, dostatnie rządy, ale warunkiem tego było to, że musi zabić swoją matkę. I faktycznie jego matka mniej więcej w tym czasie umarła, no ale też nie była najmłodszą osobą, no na ile tutaj Swetoniusz chciał zdyskredytować Witeliusza, który no wśród dziejopisów rzymskich nie miał zbyt dobrej prasy. No ciężko powiedzieć, ale no z pewnością nam ten fragment sugeruje, że ten motyw, że germańskie kobiety wróżą i że są wyroczniami, to no po raz kolejny nam się przewija. Podobnie Domicjan, syn Wespazjana, młodszy, w czasie jego rządów, to wiemy dzięki Kasjuszowi Dionowi, jasnowidząca dziewica Thejazausa Parthenos w Grece, niejaka Ganna, miała się pojawić na jego dworze i co ciekawe miała się tam pojawić jako jedna z osób towarzyszących króla Semnonów Majsusa. Czyli ponownie widzimy wieszczącą kobietę, jasnowidzącą, która pojawia się w otoczeniu no, takiego politycznego, że tak powiem, establishmentu. I dość powiedzieć, no, król Semnonów z pewnością nie udał się do Rzymu w dyplomatycznej podróży, samemu tylko z tą Ganną, a z całego jego orszaku tylko ona jest wymieniona. I też Cassius Dion stwierdza, że ona miała zastąpić Weledę, więc czy ten urząd takiej naczelnej, największej wróżki jasnowidzki germańskiej, czy on był jakoś dziedziczny, czy przekazywany, czy po prostu autorowi chodziło o to, że ona w jakiś sposób dorównywała, czy tam trafnością wróżb, czy tam wpływami politycznymi Weledzie. Ciężko powiedzieć. Tutaj też należy jeszcze wspomnieć, nie powiedziałem o tym wcześniej, że imię Weleda jest imieniem znaczącym. To jest z galijskiego Weles, to jest, czy też Welet, to jest jasnowidz, a Weleta to jest po prostu jasnowidząca wróżka, wróżąca. Więc tutaj jakby imię znaczące, być może po prostu tytuł. Więc tutaj to, że autor pisze, że ona miałaby zastąpić Weledę, może po prostu przejęła ten tytuł. Także Swetoniusz donosi nam, że Domicjan korzystał z wróżbitów. Tu się pojawia haruspex, czyli rodzaj męski. No i ten nieszczęśliwy haruspex przewiduje, że Domicjanowi, że władza się zmieni, że ktoś inny zasiądzie na tronie. Domicjanowi się to na tyle miało nie spodobać, że kazał go zabić. No, mówią, nie zabijajcie posłańca, tutaj taka no nieprzyjemna dla tego haruspexa, taka nieprzyjemna sytuacja.
I tak, nie myli was zdjęcie. Odbijamy od zimnego Renu, odbijamy od ciemnych lasów Germanii i znajdujemy się w Egipcie. Znajdujemy się na pierwszej katarakcie, na wyspie Elefantyna. Jest to duża wyspa na Nilu. Już w czasach dawnych egipskich znajdował się taki kompleks świątynny i on dalej bardzo dobrze prosperuje w czasach rzymskich. Jest początek II wieku, bo z tego właśnie czasu pochodzi ostrakon. Jeśli uda mi się, tak, tutaj ten maleńki ostrakon, odnaleziony w 1916 roku, bodajże w 1917 opublikowany. Jest to zapis, być może jakiś wypłat, no z pewnością żaden wiersz, tylko techniczna jakaś lista. Tam się pojawiają kornikularii rzymscy, dromedarii się tam pojawiają, czyli wojska kawalerii na wielbłądach, urzędnicy, też cywilni, pracownicy, folusznicy, no lista płac jakby. I w pewnym momencie wśród tych wszystkich imion i egipskich, i greckich, i rzymskich, i tych tytułów, i tych zawodów pojawia się nagle Waluburg Sybilla Senonów. Totalnie jakby zupełnie no, niesamowita rzecz. Imię ewidentnie germańskie. Walu, czyli kij, bądź laska. Burg oznaczające jakąś osłonę, więc być może też jakieś było to imię znaczące. Sybilla, czyli no tutaj aluzja do Sybilli rzymskiej, wyroczni. Senonów, ale chodzi najprawdopodobniej o Semnonów. To jest prawdopodobnie literówka, no bo Senonowie no to już wtedy jakby nie funkcjonowali. W II wieku to jest plemię galijskie, mieszkające nad Sekwaną. W czasie podboju Galii przez Cezara, no a Semnonowie jak najbardziej, znowu okolice Renu, znowu rzeka Lipa, tam to są te tereny, czyli jakby takie rośnie nam takie no zagłębie wróżbiarskie, tak? Czy też zagłębie wyroczni germańskich. Przepraszam. No i zapytacie zapewne, co robiła germańska wróżka no, setki kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. I ponownie odpowiadam, jak to często będę pewnie odpowiadał, nie wiemy tego, niestety tego nie wiemy. Jest wiele teorii. Jedna sugeruje, że ona miała towarzyszyć jakimś oddziałom posiłkowym germańskim. No wiemy, że Rzymianie używali takich oddziałów w swojej armii. Ja nie znalazłem niestety żadnych jakby oddziałów, które w okolicy mogłyby stacjonować takich właśnie germańskich auxila. No ale widzieliśmy, że te kobiety wróżące no, towarzyszą tym armiom czy oddziałom wojskowym germańskim, więc jest to kusząca teoria, zwłaszcza, że tam się pojawiają nazwiska no po prostu oficerów czy żołnierzy rzymskich, więc być może coś takiego. Być może była też to wróżka, która była na usługach Rzymian, którzy tam stacjonowali, ale niekoniecznie oddziałów germańskich, ale po prostu etnicznych Rzymian. Pierwsza katarakta jest miejscem, gdzie znajduje się Nilometr, który przynajmniej od czasów rzymskich tam się znajdował. Słyszeliśmy już, że germańskie wróżki potrafiły wróżyć z ruchów wody, więc też jest kusząca teoria o tym, że być może ona po prostu obserwowała wodę i po prostu według prawideł jej sztuki oceniała, czy Nil wyleje, czy nie. No ale też możliwe, że jak w przypadku Weledy, czy była jeńcem wojennym, czy zakładnikiem, też najprawdopodobniej nigdy się tego nie dowiemy, ale szalenie ciekawy zabytek. No tutaj po raz kolejny archeologia idzie nam w sukurs, jeśli chodzi o odkrywanie przeszłości. No dzięki temu nie musimy się posiłkować tylko źródłami pisanymi, które no jednak są szalenie ciekawe
Nie twierdzę, że nie. Moi drodzy, tu jeszcze pozwoliłem sobie wpisać ze źródeł, które znalazłem, jak nazywali starożytni pisarze z kręgu śródziemnomorskiego te wróżące kobiety, no bo to najczęściej są kobiety, tak? Mamy i jako je kapłanki, jako matki rodziny Cezar wymienia. Tutaj znowu możemy zrobić wycieczkę do matron czczonych przez Germanów z tego pogranicza rzymsko-germańskiego jako Vaticinate Muliere, czyli wróżące kobiety. Bardzo często pojawia się czy to Parthenos w Grece, czy Virgo w łacinie jako dziewica, to jest bardzo często podkreślane. No, ciekawe pytanie, na ile one faktycznie musiały być dziewicami, czy chodzi po prostu o młode kobiety. No tutaj Cezar wymienia, że to są jednak matki. No ciężko powiedzieć, ale tak tutaj gwoli już sprawiedliwości wypisałem te tytuły, czy te określenia tych właśnie kobiet. Moi drodzy, ja dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że podejmiemy jakąś dyskusję, że macie jakieś pytania. Łukaszu, ciebie proszę o animowanie tej dyskusji i o udzielanie głosu. Niechże ten sobie slajd na razie wisi z bardzo ładnym drzewem, a was proszę o pytania czy jakieś wątpliwości, niejasności. Prosimy o łapki w górę. Z pewnością, no bo to jest temat rzeka i tutaj moglibyśmy jeszcze długo mówić i myślę, że będziemy wracać do tego tematu. Jeśli nie w ten sposób, czyli nie o wierzeniach, to no to temat rzeka, tak? Jeśli mielibyśmy germańską wróżkę, to ona by nam wywróżyła z tej rzeki, że na pewno będziemy wracać do tematu Germanów, ich religii, ich obyczajów, jak najbardziej. Tak, prosimy. W różnego rodzaju baśniach z kręgu kultur germańskich często pojawia się motyw zamkniętej w wieży kobiety, zresztą nie tylko u Germanów. Czy może mieć to jakiś związek z tą wieżką Batawów, która była zamknięta w wieży? Czy to był jakiś częściej pojawiający się motyw tego, że ta kobieta była odizolowana od świata? No, to jest bardzo ciekawe. Ja też zwróciłem, przygotowując się do wykładu, też zwróciłem na to uwagę. Uwaga, że ona mieszka w wieży, jest zrzucona zupełnie mimochodem przez Tacyta. Ciężko mi powiedzieć. Co ciekawe, nad rzeką Lipę znajdują się ostańce skalne, które mają kształt właśnie takich wież. I one przynajmniej od średniowiecza były zamieszkałe, tam znajdowała się kaplica w pewnym momencie. No ciekawe, no tak, ta wieża, też przypomnijmy Strabona, który pisze o podwyższeniu, na którym kapłanki składają ofiary, być może to jest jakiś taki, w tym kierunku powinniśmy pójść z naszymi rozważaniami. Tu możemy w ogóle otworzyć worek z indoeuropejskim takim rozumowaniem wieży czy słupa jako łącznika między światem tym naszym, przyziemnym, a światem niebieskim, światem duchowym. No, ciekawy motyw.
No i to fakt, że ona jest odizolowana, no ale widzimy, że te, że inne wróżki wcale niekoniecznie są odizolowane i one sobie jeżdżą z armią i się w jakieś takie dyplomatyczne udają podróże. Ciężko powiedzieć, ale no na pewno ciekawy bardzo motyw. Jak najbardziej. Chciałbym, żeby to znalazło jakieś takie rozwiązanie, jak żeby to nam się tak może bardziej wyklarowało, ale znowu, ach, czyż historia, archeologia nie są wspaniałymi naukami. Wiemy, że nic nie wiemy. Także niestety chyba tak pozostanie dalej. Ale szalenie ciekawy. Tak? Kto? Bardzo dobre pytanie. Ja wydaje mi się, że tak długo, aż nas dar wieszczy nie opuścił. Z tego, co pokazywałem, tak jak może ja cofnę jeszcze tą prezentację, jak przyjrzymy się imionom czy określeniom na te kobiety, to raz to są właśnie Virgo czy Parthenos, czyli no dziewice, jakieś młode dziewczyny, raz to są kobiety, matki, więc być może była to dożywotnia jakaś funkcja. Tacyt też pisze o tym, że te kobiety po śmierci stawały się, no takie były ubóstwiane, więc to też nam by sugerowało, że one po prostu no, do swojej śmierci były tymi wieszczkami, ale nie kojarzę żadnej konkretnej z tego kręgu śródziemnomorskiego, z żadnego konkretnego przekazu, który mówiłby: tak, jeśli chcesz być germańską wieszczką, to zaczynasz tam w wieku lat 18, a kończysz w wieku tam 60, a potem zajmujesz się czymkolwiek. Nie wiem, być może faktycznie gdzieś tam, póki ten dar wieszczy trzymał się tej osoby, albo póki ludzie wierzyli w to, że ona jest dobrą wieszczką i że jej wróżby się spełniają, ale nic, znowu błądzimy we mgle, nic nie wiemy konkretnie, jeśli chodzi o jakiś konkretny wiek, zwłaszcza, że mówię, że tutaj inskrypcje, źródła pisane są takie no dość rozbieżne. O, witam. Ja mam pytanie odnośnie tych gałązek służących do wróżbienia wspomnianych przez tacyta. I tak się zastanawiam, czy to na pewno jednak nie były runy. Wszak wiemy, że jedne z najstarszych napisów to jest około, znany jest napis z około 150 roku naszej ery z Odensy w Danii. Kto wie, może są starsze napisy runiczne, o których powiedzmy nie wiemy, bo leżą gdzieś w magazynach muzealnych. Dokładnie. Ja jestem święcie przekonany, że my w końcu odnajdziemy napisy runiczne z pierwszego wieku naszej ery, wcześniejsze. Ale tutaj jeśli chodzi, nie chciałbym też wchodzić mocno w runy, bo raz, że nie jestem ekspertem, a dwa, że to też nie temat naszego wykładu, ale jeśli chodzi o ten konkretnie przekaz i o te losy, o te właśnie gałązki, no to tam ewidentnie no nie są to runy, to co znajdujemy archeologicznie. Ale w późniejszym czasie no to z pewnością wróżono dzięki runom. To jest potwierdzone z tych tematów skandynawskich. Ale no nic, nie byłbym w stanie obronić teorii, że to tacytowi chodziło o runy konkretnie, nie? Raczej to były po prostu... Tak, tylko jeszcze nadmienię, że te losy, o których wspomniałeś w prezentacji, często są po prostu prawdopodobnie bierkami do gier. Znamy je nawet z terenu ziem polskich przecież. W
postaci takich pałek losowych, na przykład z Oblina, z Hrubieszowa, ze Starachowic i z wielu innych stanowisk. No ciężko nam też jakby wyrokować tutaj na ile, bo wiemy, że raz, że Germanowie wróżą dzięki tym losom, a wiemy też, że dobrze grają w kości, często grają w kości. Tak, o czym też wspominał Tacyt. Tak, dokładnie. I teraz jest pytanie, na ile los Bierka do gry rzucona, no czasem rzucamy do dzisiaj monetą, czy niektórzy rzucają kostką do gry też, żeby coś tam sobie wywróżyć, na ile, to jest bardzo ciekawy temat, na ile to dwojako można było też używać, nie? To jest no, ciekawe zagadnienie. Nie wiadomo, czy niektóre z tych Bierek w postaci na przykład Astragali, na przykład z grobu 44 w Nadkolu, nie służyły do wróżenia. Kto wie? Ja bym to widział, tak. Ja jak najbardziej znam ten pochówek. Oczywiście wszyscy są takie same. Nie chcą mówić tam, że to jest, to jest po prostu jako kość tam, tak, przedstawiona. Ale tak, no jak najbardziej mogły one służyć do wróżb. Zwłaszcza, że wiemy, że Germanowie no i wróżą no, z biegu wody, z takich rzeczy zupełnie, zupełnie prostych, czy z lotu ptaków, jak najbardziej myślę, że można było używać tych kości do gier równie dobrze jako rzeczy do wróżenia. Tak, jak najbardziej. Ciekawy temat. Miałem zdjęcia przygotowane tych właśnie bierek takich, które są podłużne, ale mają takie oczka jak na kościach do gry. Ale nie chciałem ich wrzucać, żeby już tam też nie zaciemniać trochę tego obrazu. No ale też ciekawy temat, jak najbardziej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dzięki, Sylwan. Tak, Łukaszu, prosimy. Tak, ostatnia szansa. Wyczerpałem temat, tak. No jest to, o Wojtek jeszcze raz, prosimy. Tak. Jeszcze jedna sprawa. Tacy wspominał też o szamanie, szaman to złe określenie, kapłanie u Nahanarwalów. Tak. Który był odziany w niewieścią suknię. Może po prostu to też mogła być wieszczka. Kto wie? Tak, zwłaszcza jeśli zrobimy wycieczkę do tych czasów późniejszych, do tematów skandynawskich, to tam właśnie magia, wróżby, to jest jednak zajęcie kobiet. To cały czas tam, cały czas funkcjonuje. Odyn przecież jakby wykrada, przebiera się za kobietę i wykrada tajemnice, jakby po prostu przez to, że jest przebierańcem, mu się to udaje. No ten kapłan w niewieściej szacie, tak, no bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat. Być może to była wieszczka. Też pytanie, na ile ta niewieścia szata wydawała się, po prostu była luźną szatą i się wydawała Tacytowi czy jego informatorom, że to jest szata niewieścia, a na ile tutaj to był po prostu jakiś taki luźny ciuch, też ciężko powiedzieć. No bo jednak to jest też ciekawe, że pomimo tego, że mamy tyle tych kobiet, że pomimo tego, że ciągle się pojawia motyw, że to jest czy matka, czy dziewica, to jednak ci mężczyźni też wróżą, też to się pojawia, ten motyw. Mamy u Domicjana tego wróża germańskiego, u Tacyta też panowie wróżą jak najbardziej. Także być może to było też trochę bardziej popularne niż nam się wydaje, nie? Że to nie było wcale jakieś takie super tajemnicze okoliczności temu nie towarzyszyły. No tak. A ten kapłan no też ciekawy. No i znowu jakby uderzamy w ścianę, tak? No bo ciężko nam powiedzieć cokolwiek więcej. Ale ciekawy temat właśnie, jeśli się zrobi wycieczkę w stronę czasów późniejszych i w stronę tych tematów nordyckich.
Skarpaj Gaizos. Muszę cię poprawić, Łukaszu. Skarpaj Gaizos. Tak. Tak, tak. Tak. Nie chciałbym za bardzo może spoilerować, żeby nie zepsuć zabawy i żeby też była niespodzianka, ale tak, zarówno w czasie imprezy w Nowej Słupi już w sierpniu i także imprezy w Pruszkowie, na obie te imprezy serdecznie wszystkich zapraszamy, będziemy starali się pokazać właśnie przez w ramach tego naszego projektu, jak właśnie tamci ludzie mogli taki jakby rodzaj myślenia magicznego, pokażemy, przynajmniej postaramy się pokazać, jak bardzo osoby, które wróżyły, miały wpływ też na politykę, no to też mam nadzieję, że to wybrzmiało w prezentacji, że te wieszczki, no to nie są jakieś takie, za przeproszeniem, baby wioskowe, które gdzieś tam sobie wróżą, tylko to, no to są naprawdę takie osoby, które mają władzę i to taką władzę może z tylnego siedzenia, ale jednak, nie? Gdzieś tam wpływają na bieg zdarzeń. Nie tylko wcale poprzez patrzenie w lustro wody, czy oglądanie kości z różnych stron. Będziemy chcieli to pokazać. Także mówię, no nie chciałbym zdradzić za dużo, ale myślę, że jak ktoś uważnie wysłuchał wykładu, no to bez problemu rozpozna pewne motywy, czy pewne zwyczaje w tym, co będziemy prezentować.